W 1995 nie było tak źle, ale dwóch chłopaków też zginęło. Dobra, ciszej. Pieprzy cicha, nie ciszej. Przepraszam, że przeszkadzam. Jestem Vi od Hensa. Briana? Mhm. Marta, ten mężczyzna nam pomoże. Teraz cię zostawimy. Dobrze? Dobrze. Idźcie. Wybacz. Wszystkim udzielają się emocje. Zanim zaczniemy, chcę wiedzieć, skąd jesteś. Wiesz coś o życiu w Dogtown? Wychowałem się w drodze. Śpiąc pod gwiazdami, otoczony ludźmi, których miałem za rodzinę. W Dogtown pewnie wygląda to podobnie. Im prostsze życie, tym bliższy drugi człowiek. Miło cię poznać. Teraz się znamy. Briana. Uciekłam do Dogtown przed Tigersami. 6 lat temu. Większość z nas nie ma więcej niż to zdanie czy dwa o poprzednim życiu, dlatego... Chcę mieć pewność, że za pieniądze, które dla ciebie zebraliśmy, kupujemy sprawiedliwość. Zebraliście? Czyje to pieniądze? Ludzi, których widzisz. Mamy dość bierności. A czym dla was jest sprawiedliwość? Bo słyszałem różne definicje. Leon Rinder ma zginąć. To morderca. Był człowiekiem Hansena. Tia, tę sprawiedliwość już znam. Tak myślisz? Marta, poznała się. Rinder zabił jej syna Jasona, jego kolegów i 4 innych mieszkańców. Jason, Caleb, Dionta, Omar, Farel, Matias, Alisa, Tamika. Rinder nie jest już w Bargeście? Dlaczego? Nie wiem. Ale wiem, że to potwór. Bezlitosne zwierzę. Co go łączyło z Hansenem? Był z nim w Dogtown od początku. Słyszałam, że wykonywał rozkazy, których nikt inny wykonać nie chciał. Wiesz, czemu Rinder spotkał się z Jasonem? Wiem, że Jason miał skontaktować Rindera z kosiarzami i tyle. Z kosiarzami? Jason był wplątany w jakieś brudne interesy? To był 20-latek, który próbował przeżyć w Dogtown. Nie anioł, ale miał serce tam, gdzie trzeba. Marta o to zadbała. Chyba nawet Bargest wyciąga konsekwencje wobec morderców. Jak ich złapie? Zgłosiliśmy, co się stało, ale mają do nas za daleko. Jak zwykle. Słuchaj, Jason, syn Marty... Chciał być fikserem, miał coś załatwić dla Rindera. To on go tu ściągnął. Spotkali się, doszło do kłótni. Rinder otworzył ogień i... Ciągle zmywamy krew ze ścian. Rozpoznawaliśmy ich po wszczepach. Rozumiem. To było w ciele Jasona. Zaszyfrowana, ale pewnie sobie z tym poradzisz. Możesz też przeszukać okolice. Nadal widać ślady. Co może być na tej drzazdze? Nie wiem. Ale cokolwiek Jason załatwiał dla Rindera, tam będą szczegóły. Zadbam o to, żeby Rinder cierpiał. Możesz to przekazać matce Jasona. Dobrze. Przekażę. Vi, teraz wiesz, co przeżyliśmy. Nie zawiedź nas. Nie zawiodę. Przynieś nieśmiertelnik Rindera. Będzie przypominał innym psom, że potrafimy się zemścić. Nie jesteśmy bezbronni. Do zobaczenia. Thank you.
To po wojskowych butach. Wziął rozbieg i wskoczył na dach tego domku, zawadzając o barierkę. Jakieś 3 metry w górę. Musiał ważyć ze 160 kilogramów, żeby zostawić takie głębokie ślady. Czyli Rinder jest albo skocznym łasuchem, albo ma założone wspomagane ścięgna, ciężkie wszczepy bojowe i wygląda jak jebany czołg. Ot zagadka. Ta zagadka. Ktoś naznosił tu łusek różnego kalibru. Ale tylko po co? To wygląda jak skarbiec jakiegoś dzieciaka. Pewnie zbierają łuski po strzelaninach i się nimi wymieniają. Też tak robiłem. Na temat Rindera nic mi to nie powie. Ale chociaż poznałem młodzieńcze pasje Johnnego Silverhanda. Takie ślady zostawiają tylko kule 0,5 cala z MK31 HMG. Karabin ciężki jak skurwysyn. Bez modyfikacji ramion nie jesteś w stanie go utrzymać. I popularny wśród żołnierzy Militechu. Albo ex-żołnierzy jak Rinder. Wychodzi na to, że tylko on strzelał. Śladów po innych kalibrach nie widzę. Kurwa. Rinder zrobił dziurę w ścianie. I w ziemi. Człowiekiem. Widzisz to wgniecenie i krew? Musiał kimś uderzać w tym miejscu. I to nie jeden raz. Jakby był w jakimś szale. Wygląda na to, że szukasz nawszczepianej maszyny do zabijania, która nad sobą nie panuje. Ta. Na to wygląda. Coś zorganizować, przynieść coś. Pełen złodziei organów.
Tu Rinder przyszedł robić interesy. Ciekawe, czy znajdziemy go na jednym piętrze, czy na kilku. Kawałek po kawałeczku. Stać! To jakaś pierdolona... Wyłaź! Wyłaź! Chcę tylko pogadać! Słowo! Kurwa ma... Na tym manekinie z kamizelką Bargestu napisali Rinder. Dlatego ceny na rękach i nogach. Pocięli go i sprzedali? Chuj wie. Na pewno poznaliśmy jego cenę. Wartościowy człowiek. Nadal musimy go znaleźć. Albo chociaż ten nieśmiertelnik. Tutaj kogoś cieli i to niedawno. Widać jeszcze w miarę świeże ślady krwi. Flaki na ścianach. Krew na ziemi, wszczep oka na stoliku. Mają dryg do wystroju wnętrz.
Kosiarz. Świeżo po operacji. Nieprzytomny, ale żywy. Skurwysyny nie tracą czasu. Instalują sobie wszczepy, które nie zdążyły ostygnąć po poprzednich właścicielach. Mam złe przeczucia. Orzesz! Dojadę cię! Spokojnie. Nie strzelaj. No chyba, kurwa, nie zabijesz bezbronnego człowieka! Rinder? Miałeś wyglądać trochę inaczej. Groźniej. No, Rinder. Ale z Rindera, jak widzisz, niewiele zostało. Kto cię przysłał? Hansen? Jestem tu, bo zabiłeś ludzi w Stax. Co? Moment. Byłem w Stax, próbowali mnie oszukać. Ale nikogo nie zabiłem. Mam te... zaniki pamięci. Coś jest nie tak. Jestem chory, okej? To jakieś nieporozumienie. To sprawka kosiarzy? Czemu cię pocieli? Bo tego chciałem. No co? Sprzedałem im wszczepy. To może i pokręcone chuj, ale dotrzymują umów. Może mi jeszcze powiesz, że ten wielki cham, który się na mnie rzucił, to Reaper? Nie. To dowód, że za ochronę nie warto im płacić. Słyszałem, że byłeś blisko Hansena. Co on ci zrobił? Nie widać? Zostawił w dupie bez kasy, koledzy to samo. A ja dałem temu skurwysynowi 8 lat życia. 8? Miał ze 20 lat. Głupi młodziak zapatrzony w Hansena. Miało być braterstwo broni, a jeden kłopot i kolegów nie ma. Klasyka. Zabiłeś tego dzieciaka Jasona i 7 innych osób. Dlaczego? Jestem chory, rozumiesz? Chciałem sprzedać swoje wszczepy, żeby zdobyć kasę na leczenie. Jason miał mnie skontaktować z kosiarzami. Mhm. I skoro tu jesteś, to cię skontaktował.
tylko chciał mnie naciągnąć. Zaczął machać gnatem. Kolejny skurwiel z Dogtown! Jebane zwierzęta. A potem? Potem, kurwa, nie pamiętam. Żaden Reaper w Dogtown ci nie pomógł? Nie powiedział, co to? A jakby pomógł, to bym tutaj leżał? Wypatroszony przez kosiarzy z techu trzeciej generacji? Może te chujowe wszczepy założyłem dla jebanego żartu, co? Mordowałeś na zlecenie Hansena. Przez lata. To pamiętasz? Kurwa, co ty chcesz usłyszeć? Że się przyznaję? Do tego, co pamiętam? Do tego, czego nie pamiętam? Że żałuję? Dobra. Przyznaję, żałuję. Żałuję, że zostałem na jebane lata z Hansenem. Byłem głupim gnojkiem wykonującym rozkazy. Cokolwiek zrobiłem, przepraszam. I tak gówno wiesz o życiu w Dogtown, kurwa! Dogtown go przeżuło i wysrało. To miejsce musi być pełne takich jak on. Ale też bez przesady. Nie wszystko jest winą Hansena. Dosłucham. Czego nie wiem o Dogtown? Kosiarze nie próbowali zrobić mnie w chuja. Kosiarze! A Jason tak! Dogtown jest pełne takich śmieci. Nie są lepsi od Bargestu. Widziałeś, jak oni żyją? W tych kontenerach? Zwierzęta. Próbujesz wyrwać się z tego syfu, to ci nie pozwolą. Chcą, żebyś gnił razem z nimi. Sprawdziłem ślady. Tylko ty strzelałeś. Dziury w ścianach były po kulach z wojskowej broni. Waliłeś głową Jasona w ziemi kilkadziesiąt razy. Resztą rzucałeś jak szmacianymi lalkami. Krew była wszędzie. Nie, niemożliwe, pamiętałbym. Raczej nie kłamie. Naprawdę może mieć te zaniki pamięci. Dodaj do tego ciężkie wszczepy i wściekłość, z jaką mordował, a wynik wydaje się oczywisty. Jeśli to cyberpsychoza, to jest szansa, żeby mu pomóc. Dzwonisz do Reginy? Wi, znałem cwaniaczków, którzy zaciągnęli się do armii, żeby zarobić. Kurwa, sam do nich należałem. Ale 8 lat u Hansena? 8? Jebać go. To co? Mam go po prostu dobić? To jego karma. Zasłużył. Chyba, że teraz będziesz się litować nad każdym skurwysynem, któremu nagle zrobi się smutno. Rinder, zaniki pamięci, napady szału. Nie zakładałeś, że to może być cyberpsychoza? Cyberpsychoza? Bo co? Bo się kurwa broniłem? Próbował mnie okraść, śmieć pierdolony! Spójrz na mnie. Co jeszcze mam kurwa stracić? Oszukali mnie. Wszyscy. Byłem żołnierzem, a teraz? Spójrz kurwa! Miałeś czas, żeby się wycofać, zanim zachorowałeś. Byłem 20-letnim gnojkiem, który uwierzył w Hansena. Nie ja jeden. To czyja to wina? A te pizdy, co je niby zabiłem w Stax? Jebać ich! Jebać Dogtown! Wszystko bym tam rozjebał! Syf pierdolony! Mocno się zastanów nad kolejnymi słowami. Ej, ej! Posłuchaj. Mnie nie ma. Nie ma. Jestem trupem. Chcieli mnie zabić. Zabili. Bardziej martwy nie będę. Przekaż im, że Leon Rinder nie żyje. Nie skłamiesz. Przekaż, a dam ci swoje rzeczy. Ukryte. Albo chuj. Strzelaj. Błagać cię nie będę. Powiedzmy, że ci daruję. I co potem? Nie wiem. Będę szukał pomocy. Jakiegoś dobrego Reapera. Nie chcę tak skończyć. Nie tak. Nie w tym gównie. Wi, to zwykły morderca, który próbuje wziąć cię na litość. Łatwo żałować, jak się ma lufę przed twarzą. Masz cyberpsychozę. Potrzebujesz pomocy. Wysyłam ci kontakt do Reginy Jones. Zadzwoń do niej i poproś, żeby cię stąd zabrała. Nie mam żadnej cyberpsychozy. Kurwa, dzwoń albo strzelam. No dzwoń! Halo? Halo? Podobno pod tym numerem można uzyskać pomoc.
Chodzi o cyberpsychozę. Tak, przesyłam. Dobrze. Czekam. Zadowolony? Gdzie twój nieśmiertelnik? Potrzebuję go. Już. Tutaj. Żegnam. Idź już. Na co czekasz? Jak udało się? Rinder nie żyje, prawda? Nie zawiodłeś nas. Nie zawiodłem. Macie go z głowy. Mam nadzieję, że się bał i że był przerażony. No, na szczęśliwego nie wyglądał. Dziękuję ci. W imieniu nas wszystkich dziękuję. I ja dziękuję. Cześć, V. Cel zabity? Zneutralizowany. W takim razie kontrakt zamknięty. Huh?